Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Wybory samorządowe mamy już za sobą. Z pewnością Państwo macie swoje refleksje i przemyślenia. I ja również chciałem się z Państwem podzielić tym, co wydaje mi się dosyć istotne. Przede wszystkim uwaga mediów skupiona jest na tym, kto wygrał. A my musimy odpowiedzieć na pytanie, kto przegrał. Otóż przegrali ci wszyscy, którzy do wyborów nie poszli. I nie chodzi tutaj tylko o to, że nie wystawili czy nie popierali swoich kandydatów, ale chodzi przede wszystkim o to, że dystansują się do własnego państwa i do swojej ojczyzny. Bo mając wiele różnorakich zastrzeżeń co do sposobu funkcjonowania struktur samorządowych, musimy sobie uświadomić, że w chwili obecnej jest to jedyna i najlepsza forma, która pomaga nam, Polakom, brać udział w życiu publicznym i odpowiadać za państwo właśnie na poziomie różnych struktur organizacyjnych. I tutaj nie będzie wymówką to, że te struktury samorządowe nie zawsze dobrze działają, że pojawiają się różnego rodzaju patologie. Chodzi przede wszystkim o to, że na poziomie samorządów podejmowane są określone decyzje, które mają bezpośrednio wpływ na losy mieszkańców, tych, którzy należą do odpowiedniego środowiska czy odpowiedniego rejonu. W związku z tym, jeżeli jest aż tak duża frekwencja, to znaczy, że struktura organizacyjna państwa nie jest do końca przemyślana, a z drugiej strony, to co jest bardzo ważne, nie ma tego, co nazywamy świadomością obywatelską. Ale tu jest pewna pułapka, dlatego że w tradycji polskiej, zwłaszcza z uwagi na doświadczenia zaborów, okupacji, a także tak zwanej komuny PRL-u, pojęcie obywatelskości jest wtórne wobec pojęcia patriotyzmu. Dlatego, że my nie mieliśmy własnego państwa, czyli nie byliśmy obywatelami Polski, ponieważ Polski nie było jako państwa, gdy została rozebrana między trzech zaborców, ale równocześnie czuliśmy się Polakami, a więc kimś, kto jest odpowiedzialny za Polskę. Jaką Polskę? Za ojczyznę, za naród, za jej dziedzictwo. I teraz, jeżeli aż połowa czy ponad połowa uprawnionych do głosowania Polaków nie bierze udziału w wyborach, to znaczy, że nie ma poczucia związku z państwowością polską. A nie ma dlatego, że ta państwowość jest w coraz większym stopniu odrywana od pojęcia ojczyzny. I dlatego też, jeżeli chcemy odzyskiwać całe społeczeństwo, cały naród polski, dla państwa polskiego musimy wykonać tę wielką pracę wychowawczą, jaką jest właśnie odzyskiwanie polskości. A to dokonuje się nie poprzez ekonomię, tylko poprzez oświatę, poprzez kulturę. I właśnie w tym miejscu widzimy, jak wielką rolę mogą odegrać samorządy, jeżeli będą uwrażliwione na to, co stanowi główny cel i ich zadanie, mianowicie przywrócenie edukacji i świadomości historycznej, która pozwoli kolejnym pokoleniom poczuć się Polakami. Bo przecież jeżeli w programach szkolnych eliminuje się historię, a przyszłość młode pokolenie wiąże z emigracją, no to nie ma jak budować patriotyzmu obywatelskiego, ponieważ ci ludzie, którzy mieszkają na danym terenie, oni nie będą czuli się głęboko związani z polskością, ani tym bardziej nie będą poczuwali się współodpowiedzialni za państwo polskie. I dlatego tutaj trzeba szczególną uwagę zwracać na te wszystkie formy działania w ramach samorządów, które pomagają odbudować kulturę polską. I tutaj ważne jest unikanie pewnej pułapki, jaka zastawiona została na nas przez czy to tak zwanych Europejczyków, czy globalistów, kiedy za dużo mówi się o małych ojczyznach.
Oczywiście, że środowisko czy rejon, w którym człowiek przychodzi na świat i rozwija się, żyje, gdzie znajduje swoje odniesienie własnej tożsamości, jest bardzo ważne. Tylko trzeba pamiętać, że ta mała ojczyzna jest częścią wielkiej ojczyzny. I jeżeli tej wielkiej ojczyzny, czyli Polski, nie będzie jako suwerena, to nie będzie też małych ojczyzn. I stąd właśnie jednym z najważniejszych zadań samorządu jest odzyskanie młodych pokoleń, ale właściwie wszystkich pokoleń dla polskości, a to biegnie poprzez edukację i kulturę. I tego właśnie powinniśmy oczekiwać w najbliższym czasie od nowych samorządów. Szczęść Boże.